swój lud i ubogi swoich zgodnie z prawem. Za dni jego zakwitnie sprawiedliwość i wielki pokój, dopóki księżyc nie zgaśnie. I panować będzie od morza do morza, od rzeki aż po krańce ziemi. Nieprzyjaciele będą musieli kłaniać. Dumna jestem z tego, że 726 lat temu ojcowie wasi wybrali mnie za swoją patronkę, że pieczęciami z moim wizerunkiem opatrywali dokumenty, że mój wizerunek umieścili w herbie Nowego Sącza. Postępując za moim przykładem, wpatrzeni w święty znak Bożego zwycięstwa, przezwyciężaliście wszelkie pokusy do złego, a ciesząc się z daru nowonarodzonej dzieciny, nieście wszystkim miłość, dobroć, życzliwość, radość, pokój i zgodę. Śpiewajcie, zigrajcie smut małemu dzieciątku.
weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego, Maryją. Upadli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary. Złoto, kadzidło, i mirrę. Dotarliśmy do Nowosądeckiego Rynku z kolejnym, szóstym już nowosądeckim pokłonem Trzech Króli. Zapraszamy serdecznie do nas zastępcę prezydenta miasta, pana Jerzego Gwiździa, i prosimy o powitanie przy tym miejscu, którego władze miasta są gospodarzami. Dzień dobry, witam państwa serdecznie na tym Nowosądeckim Rynku. Po raz kolejny spotykamy się na Nowosądeckim pokłonie Trzech Króli. To jest takie bardzo ważne wydarzenie, jak widać. Dlatego, że prowadzi ono ogromną liczbę sądeczan. Cieszymy się z tego bardzo, bo to jest i wymiar religijny, ale także i wymiar taki wspólnotowy. I za to, że jesteśmy tutaj wspólnie, serdecznie dziękuję pani Barbarze Pożycek, przede wszystkim jej mężowi, a także pani Bożenie Jador i wszystkim, którzy ten dzisiejszy pokłon Trzech Króli zorganizowali. Jak Czechowie szli do żłobka, to prowadziła ich gwiazda, ale ważne to jest, jak odchodzili. Znaleźli bezpieczną drogę, ponieważ mój pobudek, którym kierował się Heot, chcąc ich zwabić do siebie. I my życzymy sobie, żeby w tym 2018 roku znaleźliśmy takie drogi, które były bezpieczne, wolne od zła, ale także niebezpieczne dla naszego ciała i ducha. Wszystkiego dobrego i dziękuję jeszcze raz i kłaniamy się przed tym, który tutaj w tym żłobku się znajduje. A w przyszłym roku chcielibyśmy, żeby wszystkie nasze dzieciątka z poprzednich edycji tych naszych pokłonów sądeckich znalazły się tutaj na Sądeckim Rynku. Inicjatorkę pokłonu, nowosądeckiego pokłonu Trzech Króli, panią Bożenę Jawor, dzięki której spotykamy tutaj.
Witam wszystkich bardzo serdecznie, witamy w imieniu organizatorów. Gdyby nie grupa ludzi, która połknęła tego bakcyna, to pewnie by tych pochodów, tych nowosądeckich pokłonów Trzech Królów nie było. Ja dzisiaj, kiedy stałam na balkonie, tam gdzie stał pierwszy prorok i zobaczyłam tą idącą gwiazdę, to sobie pomyślałam tak, że kiedyś po naszych domach, również w blokach, chodzili kolędnicy. Dzisiaj z tej racji, że mamy wszystko prawie pozamykane, tych kolędników jest niewielu i w zasadzie chyba wielu z nas tutaj obecnych nie spotkało się z tym, żeby w tym roku kolędowali kolędnicy. I dlatego chyba my wychodzimy za tą gwiazdą i idziemy ulicą Nowego Sącza do tego centrum, do serca miasta, gdzie przede wszystkim nie o ratusz chodzi, nie o rynek, ale o tą świętą rodzinę i dzieciątko, które jest tutaj przed nami symbolicznie. I dziękujemy bardzo tej rodzinie, która jest w tym roku rodziną świętą, a myślę, że to jest bardzo ważne, kiedy te rodziny mówią, to jest dla nas zaszczyt, że my jesteśmy rodziną świętą. Na początku trudno było znaleźć. Pan prezydent Gwizdź przed chwilą powiedział, żebyśmy właśnie zrobili spotkanie i myślę, że w przyszłym roku na scenie będą te dzieciątka tutaj stać, a najstarsze to będzie mieć 7,5 roczku, bo to będzie 7 w przyszłym roku. Skoro jestem przy mikrofonie, to na te święta, po świętach i dzisiaj z okazji jeszcze tych Trzech Króli, cały czas patrząc w żółt betlejemski, życzę tej mocy, która płynie od żółtka betlejemskiego i żebyśmy zawsze z taką mocą na drodze prawdy, uczciwości podążali za gwiazdą, która nas prowadzi. A tą gwiazdą jest On, Chrystus. Wszystkiego dobrego. Ten moment narodzenia przed 2000 lat Pana Jezusa zmienił bieg historii świata. To dzięki temu wydarzeniu jesteśmy tutaj, w tej scenerii. Dzięki temu wydarzeniu, jak również potem dzięki temu, że Polska przyjęła chrzest, mamy tą piękną bazylikę, mamy parafię w Nowym Sączu i nie tylko. I ta dzisiejsza radość, to jest ten moment Bożego Narodzenia, w którym się wszystko rozpoczęło. Życzę, aby ten dzisiejszy pokłon, ale również to, co Jezus Chrystus przyniósł, miłość Boga, bliźniego, byśmy wzajemnie tą miłością się obdarzali, tak jak dzisiaj jesteśmy wszyscy razem, aby iść za gwiazdą betlejemską wraz z Trzema Królami do żółtka, do Jezusa, tak również w naszej rzeczywistości 2018 roku razem wszyscy szli w miłości, zrozumieniu i życzliwości. Dziękuję wszystkim organizatorom, dziękujemy również Panu Bogu za tą piękną pogodę, którą nam dał, że mogliśmy tutaj w ten sposób uczcić Boże Narodzenie i to najstarsze święto objawienia Pańskiego Trzech Króli. Po tej uroczystości, po tym orszaku zapraszam do Bazyliki na mszę świętą, aby ukoronować ten orszak. Szczęść Boże na nowy 2018 rok. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, uroczystość objawienia Pańskiego jest dniem, w którym szczególnie pamiętamy o misjach i misjonarzach. Jest znany ksiądz Ryszard Borowski, misjonarz z Rwandy i Kamerunu. Bardzo proszę o kilka słów. Mohelin Ziza, Umaka Musia Muhire, Maramuceko Umana Jezu, Maramuceko Bikira Maria na Józefu Mutagatifu. W języku Kinyarwanda znaczy to życzę wszystkich błogosławionych świąt narodzenia Pana Jezusa. Życzę błogosławieństwa w nowym roku i powitałem Dzieciątko Jezus, Umana Jezu. Na Bikira Maria powitałem Matkę Bożą i świętego Józefa, Józefu Mutagatifu. Od 1989 jestem w Afryce, także czuję się reprezentantem czarnej Afryki. Nie mam czarnej skóry, ale moje serce jest otwarte właśnie na tych wszystkich, którzy tam mieszkają i którzy dzisiaj o nas pamiętają. Bo dzisiaj w objawieniu Pana Jezusa wszyscy w Afryce, tej czarnej Afryce, we wszystkich parafiach adoruje się Dzieciątko Jezus. Zawsze mamy dużo figurę Pana Jezusa, śnieżno-białą. I często właśnie w naszych parafiach jest nawet kilkanaście tysięcy ludzi, którzy przychodzą, aby adorować Pana Jezusa.
i dzień dzisiejszy objawienia każdy chce ucałować Pana Jezusa, chce dotknąć Pana Jezusa. Szczególnie małe dzieci. I wyobraźcie sobie, po 5 godzinach adoracji często ten Pan Jezus już nie jest śnieżno-biały, bo tak był wycałowany, tak był wypieszczony malutkimi rożkami dzieci afrykańskich, że gdy powraca później na ołtarz, już nie jest biały, ale jest i czarny. Pan Jezus ma wszystkie kolory. I wszystkie kolory mówią o miłości do nas przez Boga. A więc te kolory Bóg nam dał, aby rozradować nasze serca, ale przede wszystkim daje nam dzieci Jezus. I Bóg Ojciec tak nam bardzo zaufał, że daje naszym rodzicom, wszystkim dzieciom, wszystkim domom w naszej parafii, w całej ojczyźnie, w całym świecie dzieciątko Jezus, abyśmy my swoim serduchem, swoim domem i swoją rodziną ciągle adorowali. Dziękuję Wam bardzo za tę adorację, którą przekażę tym wszystkim, do których już za niedługo wrócę w Afryce. Burako Zeciane, Umana Musia Mufire. Jeszcze raz dziękuję Wam bardzo. Niech Wam Bóg błogosławi. Amen. Dziękujemy za głos. Kuba, proszę bardzo. Pastorałka już ma 30 lat. 30 lat temu w styczniu była premiera tej pastorałki. Także niektórzy mają mniej niż ta pastorałka, ale śpiewają równie głośno i wesoło razem z nim. Thank you.